W całej Polsce 11 listopada obchodzona jest 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W Brzozowie tradycyjnie uroczystości rocznicowe rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych przy dźwiękach orkiestry dętej do kolegiaty brzozowskiej. Uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny przewodniczył ojciec Tomasz Nogaj, który w homilii skierował słowo do wiernych. Święto niepodległości uświadamia nam wielką ofiarę i daninę krwi wylaną przez pokolenia Polaków dla odzyskania wolnej, suwerennej ojczyzny. Dziś wspominamy ich, modlimy się za nich, by dane im było cieszyć się ojczyzną niebieską. Każdy na swoim miejscu, zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami, winien troszczyć się o dobro, o siłę, szczególnie tę moralną, o sprawiedliwość w naszym ojczystym domu, ale też na swoim podwórku, tam, gdzie tworzę tę codzienność z moim sąsiadem. Tak bardzo potrzeba przebaczenia, tak bardzo potrzeba życzliwości, tak bardzo potrzeba uśmiechu dzisiaj i tak bardzo potrzeba konkretnego działania, współpracy sąsiadów, żeby tworzyć właśnie to dobro, które jest dobrem wspólnym. Bezpośrednio po mszy świętej wszyscy zgromadzeni w asyście orkiestry dętej przemaszerowali w tradycyjnym pochodzie pod pomnik pamięci narodu, tym, którzy życie Polsce oddali. Tam odbyła się dalsza część uroczystości. Przed pomnikiem przemówienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Brzozowa Józef Rzepka. Dzisiejsza uroczystość ma wyjątkowy charakter. Rozpoczynamy bowiem rok wielkiego jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń Polaków, ale państwo polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach wolna Polska powróciła na mapę świata. Głosi przyjęta przez aklamację uchwała Sejmu w tej sprawie. Dzisiaj pragniemy oddać hołd tym wszystkim, którzy niezależnie od różnych poglądów potrafili się porozumieć w sprawie najważniejszej, w sprawie odrodzenia najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Na prawdziwe odzyskanie podległości obok pełnej poświęcenia i bohaterstwa walki na polach bitew złożyła się również codzienna batalia o zachowanie dziedzictwa narodowego. Polskość z pokolenia na pokolenie była przekazywana w naszych rodzinach, kościołach i środowiskach patriotycznych. Dzisiaj wspominamy tych, którzy przywrócili Polskę na mapie świata, obronili kruchą niepodległość, a następnie podjęli trud budowy silnego i nowoczesnego państwa. Mam nadzieję, że i dzisiaj, po 100 latach, pójdziemy za przykładem Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korpantego czy Ignacego Daszyńskiego. Porzućmy bieżące spory, aby wspólnie świętować ten radosny jubileusz wszystkich Polaków. Szanowni Państwo, zmienia się i rozwija nasz kraj. Zmienia się też i w wymiarze lokalnym. Rozwija się nasze miasto i cała gmina. Nasz samorząd sprawnie realizuje wprowadzane w naszym państwie zmiany. Tak jest z reformą szkolnictwa, likwidacją gimnazjów i wprowadzeniem 8-klasowych szkół podstawowych. Tak było z programem Rodzina 500+. Coraz więcej osób decyduje się na związanie z naszą gminą poprzez zakup działek i budowę domów. Gmina wspiera programy, których beneficjentami są nasi mieszkańcy. Zainteresowaniem inwestorów cieszy się co brzozowska podstawa ekonomiczna. Liczymy, że w przyszłym roku ulokują się w niej pierwsi pracodawcy. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim obecnym za obywatelską i patriotyczną postawę. Dziękuję księżom za mszę i modlitwę. Dziękuję delegacjom, pocztom sztandarowym, orkiestrze, młodzieży i wszystkim mieszkańcom za obecność. Z okazji Święta Niepodległości i rozpoczętego jubileuszu stulecia odrodzenia Polski życzę wszystkim Państwu szczęścia na co dzień, zdrowia i radości oraz spełnienia planów i zamierzeń. Szczęść Boże Polsce i nam wszystkim.
Po przemówieniu kapelan strażaków ojciec Tomasz Nogaj odmówił modlitwę w intencji ojczyzny. Boże, Ty powołałeś mnie do życia z polskich rodziców i na polskiej ziemi. Dziedzictwo mego narodu kształtowało moje myśli, chleb polskiej ziemi żywił moje ciało. Nie mogę kochać Twojego świata, nie kochając na pierwszym miejscu mojej ojczyzny. Proszę więc, ześlij na nią błogosławieństwo swoje. Niech rozkwita w pokoju i sprawiedliwości, a ja niech poznam moje wobec niej obowiązki i z Twoją pomocą je wypełnię. Amen. Brzozowskie obchody Narodowego Święta Niepodległości zakończyło złożenie wiązanek kwiatów i zniczy przez delegacje instytucji państwowych i samorządowych, służb mundurowych, organizacji społecznych, partii politycznych oraz szkół.